Spotykamy się po wakacjach na kolejnym wspaniałym przedsięwzięciu, bo współtworzonym przez Państwa, naszej Bieleńskiej Akademii Umiejętności. Jestem pewny, że to będzie kolejne pasjonujące spotkanie. Ja chciałem Państwu powiedzieć, iż mamy w naszym zespole wspaniałego nowego członka, panią burmistrz Magdalenę Lerczak, która właśnie nadzoruje sprawy kultury, promocji, obsługi mieszkańców i będzie na pewno z Państwem się często spotykać. Wiem, że pani burmistrz ma wiele pomysłów, jak uatrakcyjnić te spotkania, jak jeszcze lepiej do Państwa dotrzeć. Wiem, że już nawet dzisiaj tutaj z częścią z Państwa rozmawiała. Ja oczywiście zawsze jestem do dyspozycji, ale cieszę się, że pani burmistrz będzie teraz te sprawy, znaczy już je prowadzi, a jestem pewny, że będą tego naprawdę wspaniałe efekty we współpracy z Państwem. Proszę cię bardzo, Magda. Dobrze, mam tutaj drugi mikrofon. Witam Państwa serdecznie. Bardzo się cieszę, że to właśnie ja będę mogła się tą kulturą zajmować, bo kultura jest w moim sercu, jest bliska memu sercu i cieszę się, że tylu cudownych tutaj Bielańczyków, no poznałam już wcześniej, ale również poznaję je cały czas. Więc serdecznie Państwa zapraszam do kontaktu. Wszelkie Państwa inicjatywy na pewno będziemy słuchać i na pewno będziemy razem z Państwem realizować. Na pewno będzie się dużo w tej kulturze działo, bo tutaj zależy mi na tym, żeby coraz więcej tego typu inicjatyw, które Państwo zgłaszacie się u nas, nie tylko w urzędzie pojawiały, ale też w Bielańskim Ośrodku Kultury, w naszych bibliotekach, w naszych malach. Więc zapraszam Was do aktywnego wspierania nas i do współtworzenia tej kultury na Bielanach. Szykujemy się do stworzenia strategii kultury na Bielanach, więc to już wkrótce i niebawem. No i na pewno w gazetach, naszej gazecie Nasze Bielany pojawi się co miesiąc taka cała spiska, co się dzieje u nas na Bielanach w kulturze i tak, żebyście mogli sobie Państwo na lodówce, nie wiem, na ścianie powiesić i oglądać, na co Was będziemy codziennie zapraszać. No i mam nadzieję, że będziemy się spotykać. Bardzo mi miło i cieszę się, że tyle naprawdę Bielańczyków uczestniczy w tych różnych kulturalnych wydarzeniach. Ostatnio na pikniku Żegnaj Lato na Bielanach, który był 9 w sobotę, robiliśmy również taką małą ankietę wśród naszych mieszkańców i tu już tak jak Panią wspominałam, serce się mi bardzo cieszyło, jak się dowiedziałam, że tak ważna kultura jest na Bielanach, bo to naprawdę jest miód na moje serce i cieszę się, że tyle Bielańczyków chce tą kulturę z nami tutaj realizować, tworzyć i w niej też uczestniczyć. W związku z tym życzę Państwu udanego, spokojnego, przemiłego wieczoru, bo na pewno będzie cudownie. No i do zobaczenia na następnych kulturalnych wydarzeniach u nas na Bielanach. Dziękuję. Proszę Państwa, to tak, mamy już gościa. Pani Marta Lipińska dołączyła do nas. Myślę, że powiem tak. Wspaniała kobieta, niezwykle utalentowana aktorka i wydaje mi się, że perła, żywa perła wśród ludzi teatru, filmu, telewizji, teatru, radia też, jak wszyscy wiemy. Ja bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj z panią Martą się spotkać tutaj. Trochę mi drżą nogi, bo zdaję sobie sprawę, że jest to gość niezwykły, także tym bardziej dziękuję pani Marto za przyjęcie zaproszenia od nas w imieniu Bielańskiej Akademii Umiejętności i Urzędu Dzielnicy Bielany. Powiem tak jeszcze, że dając pani Marcie chwilkę jeszcze na ochłonięcie, że jesteśmy tutaj jako Bielańska Akademia Umiejętności dzięki wsparciu Urzędu Dzielnicy Bielany oraz wsparciu naszego sponsora firmy Coimpex. Przed chwilką był tutaj pan burmistrz Tomasz Męcina. Myślę, że jeszcze wrócą do nas państwo oboje, bo była też pani wiceburmistrz Magdalena Lerczak. Oboje są teraz na sesji, dlatego musieli wyjść, ale pewnie wrócą jeszcze. Ja witam jeszcze raz państwa bardzo serdecznie.
Przypomnę, że przebieg naszego spotkania będzie wyglądał w ten sposób, że najpierw ja sobie pozwolę zadać kilka pytań Pani Marcie, oddając przede wszystkim głos naszemu gościowi wspaniałemu, a później będzie część przeznaczona dla Państwa na pytania, na rozmowy, na dyskusje, na wspomnienia, na to, na co Państwo macie ochotę. Bardzo się cieszę, że przybyliście Państwo tak licznie. Mam nadzieję, że to będzie dla wszystkich niezapomniany wieczór. Witam serdecznie. Jeszcze raz może przywitajmy oklaskami gościa. Ja nie zaczęłam jeszcze sezonu w teatrze, mimo że już się odbywają próby, ale ja jeszcze nie mam prób. Dopiero w przyszłym tygodniu mam spektakl. Także skorzystałam z tego zaproszenia. Zwłaszcza, że mam pewien sentyment i do Żoliborza, i do Bielan, bo jakoś tak przez wczesną młodość i prawie dzieciństwo bardzo się te dwie dzielnice łączą ze sobą. To znaczy zawsze można było wsiąść w 31 albo w 18 i się tutaj dostać do kogoś ze znajomych. I tu były górki takie na Bielanach, na których się jeździło na nartach jako dziewczynka. Poza tym miałam wielu kolegów już potem w liceum i na studiach, którzy właśnie byli z Żoliborza. No niestety taki najbliższy mój przyjaciel z młodości, Andrzej Krzysztof Wróblewski, nie żyje, ale bardzo, bardzośmy się lubili i uważam, że to był świetny dziennikarz i korzystałam przez całe moje życie z jego inteligencji. Po prostu z jego bystrości umysłu. On był takim czołowym dziennikarzem polityki. Szalenie trafnie widział świat, oceniał i pisał. Także teraz też, parę dni temu, będąc na pogrzebie Janusza Głowackiego, tyle znajomych twarzy właśnie z tych dzielnic zobaczyłam, bo on tutaj chodził do szkoły podstawowej nawet. Potem tutaj mieszkał przez dłuższy czas, a potem przeprowadził się na Marienstadt z mamą. Więc ci, którzy przyszli go żegnać, to byli moi znajomi. I to tacy, tak mi było właściwie i smutno, i z drugiej strony radośnie, bo zobaczyłam pewne twarze po bardzo, bardzo długim okresie czasu niewidzenia. I Marka Nowickiego zobaczyłam. No, parę osób takich, którzy spotykamy się i owszem, ale rzadko, bo nie mamy czasu na spotkania. To jest okropne, jak teraz życie pędzi i jak właściwie tak, żeby się domówić na spotkanie, nawet najbliżsi przyjaciele, nie mamy możliwości, nie mamy czasu jakoś, ja nie wiem, czy się zrobiła doba krótsza, czy tygodnie krótsze, czy miesiące krótsze, czy za dużo pracujemy po prostu. No w każdym razie tak jest. Tu mieszkała też jako matka Andrzeja Krzysztofa Wróblewskiego pani Wanda Wróblewska, która mi złożyła pierwszą propozycję teatralną, kiedy jeszcze studiowałam w szkole teatralnej. To był 61 rok. Ja już byłam bliska ukończenia i ona zadzwoniła do mnie, była wtedy dyrektorem Teatru Ziemi Mazowieckiej. To był taki teatr, ona miała taki wspaniały pomysł też, że na barce, którą ten teatr posiadał, jeździł, pływał Wisłą, odbywały się rozmaite przedstawienia. No i ona mi zaproponowała do Bagatelka rolę Julii, Romo i Julii. No piękna rola, marzenie każdej młodej aktorki, zagrać Julię. Jeszcze ona, pamiętam, opowiadała mi, że jest świeżo po wizycie we Włoszech, była w Weronie, widziała ten balkon, to ją tak strasznie zainicjowało, natchnęło i marzy o tym, żeby zrealizować ten spektakl. No ja byłam w trakcie jeszcze ostatniego dyplomu, bo to był trzeci rok. Nie mogłam żadnej wiążącej odpowiedzi dać, bo byłam jeszcze studentką. No i wtedy, już pod koniec moich studiów, odezwał się dyrektor Erwin Axer z Teatru Współczesnego i zaproponował mi
Irinę w Trzech Siostrach. No i pomyślałam sobie, że jeszcze jak mi opowiedział, kto będzie grał, same nazwiska takie, przed którymi w ogóle plackiem leżałam z zachwytu i ze szczęścia, o tych dwóch siostrach, jak mi powiedział. A poza tym ukochanie luksusu w pewnym sensie zwyciężyło, bo ja sobie pomyślałam, że nie bardzo mam siłę i ochotę na taki teatr objazdowy. Ja nie wyglądałam tak jak teraz, byłam kucherkiem, chudą dziewczynką, która w ogóle takie średnie siły miała i sobie nie wyobrażałam, że ja będę stale z domu wyjeżdżać i gdzieś tułać się po rozmaitych miastach i miasteczkach, a już nie mówiąc o tym, że będę też pływać na tej barce i tam grać. Więc jednak po namyśle, po rozmowach z rodziną i wybrałam jednak teatr współczesny na Mokotowskiej 13 i trwam tam do dzisiaj. jestem wierna, jestem bardzo szczęśliwa z tego powodu, bo jednak spotkałam takich ludzi, którzy po prostu najbardziej mi odpowiadali na całym świecie. Po prostu ja nie chciała być w żadnym innym wspaniałym teatrze. Po prostu spotkały się nasze gusta, nasze umiłowania sztuki w sensie szanowania tekstów literackich. Erwin Axel był najlepszym mentorem, jakiego sobie mogłam wymarzyć. Jego smak, jego jakby światowy ogląd teatru po prostu był taki, że nas to zachwycało, bo my jednak przaśni tacy w socjalizmie nie wiedzieliśmy bardzo wielu rzeczy. On jeździł już po świecie wtedy i przywoził wszystkie nowinki. To się u nas zaczęło przedstawienie o Godocie Becketa. U nas przywiózł Olbiego, Kto się boi Virginia Woolf. To były prapremiery w naszym teatrze. Także brałam udział w czymś takim. Do nas przyjechał Max Frisch, który był wtedy modny. Dürrenmatt. Erwin Axel był dwujęzyczny, bo on się urodził pod Wiedniem i on po prostu po niemiecku rozmawiał z tymi autorami jakby po polsku. I ta więź, którą on tak łatwo nawiązywał, dawała mu też jakby pewien handicap, że on dostawał pierwszy te teksty, które oni pisali. Więc to dla nas było czymś niebywałym zupełnie, że myśmy się w tym znaleźli, że myśmy uczestniczyli w tym, no podczas kiedy inne teatry zupełnie co innego grały, to myśmy poza tym, że graliśmy i Czechowa, i Szekspira, i to wszystko, co było najwspanialsze w literaturze, tośmy jednak wszystkie nowinki znali. No tak, teraz po wielu, wielu latach myślę, że poziom tego teatru utrzymuje się mimo różnych trudności. Nie wkracza w tej chwili już cenzura w nic, nie ma takich przeszkód, jakie były kiedyś, bo były i takie sztuki, które oni zdejmowali, to znaczy ci cenzorzy, albo na przykład kazali przemalować kołdrę w Mrożku w Szczęśliwym Wydarzeniu, bo była czerwona, a poduszki białe i to im się nie podobało. I myśmy odłożyć musieli o parę dni premierę, dlatego że trzeba było na gwałt farbować kołdrę na brązowy kolor i w takie ciapy jakieś różne, żeby to nie było żadnych skojarzeń, że to łóżko wielkie, na którym kotłujemy się, cała rodzina dziwna, przypomina, nie wiem, Polskę, a ta Polska to właśnie kotujemy się na fladze biało-czerwonej. A to był przypadek, że Ewa Starowiejska no po prostu wybrała taką kołdrę czerwoną, bo taki był atłas ładny w sprzedaży, a poduszki białe, jak to bywają poduszki. No ale to taka jedna z nielicznych przygód, a tak jakoś zawsze umiało się wykierować, że się ta cenzura zanadto nie czepiała. Przed moim przyjściem do teatru były chyba te dwie sztuki takie, w których niechętni byli, żeby były premiery i nie było premier chyba. Nie dopuścili do premiery cenzorzy, ale i tak zawsze mówili, jak gdyby to ode mnie zależało, to wspaniała sztuka i ja bym puścił.
tylko jacyś oni. Pani Marto, to ja pozwolę, bo Pani tak pięknie od... Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy. Ja tu jestem tylko po to, żeby ewentualnie coś o coś dopytać. A no właśnie, bo jeżeli policzymy, to Pani debiut w roku 63. Nie, drugi. Przyszłam do teatru w drugim, a premiera odbyła się w trzecim, rzeczywiście. Tak, jako Iryna, tak, tak. O czym Pani wspomniała. Tak. No jeżeli policzymy, to jest ponad 50 lat. Tak, tak. Ja nie wiem, jak Pani to robi. Staram się jak mogę, ale bardziej jednak dziękuję mamie i Panu Bogu, bo nie poddałam się modzie na te różne wstrzykiwania i tak dalej. Można sprawdzić, jakby ktoś był bardzo ciekawy. To bardzo, zawsze mi opowiadała Basia Ludwiżanka, taka starsza aktorka, cudowna, zresztą ja bardzo ją lubiłam. Żona Hańczy Władysława, drobniutka, malutka i też miała bardzo dobrą cerę, jakoś to też Pan dał. I ona mi opowiadała zawsze, że ty wiesz, jak przychodzi Nina Andrzej, jak mamy próby w telewizji, to ona mówi, pyta mnie, Basiu, czy ja mogę odsłonić twoje włoski troszkę? No proszę cię, a jak ci na tym zależy? No nie, chcę coś sprawdzić. A ona sprawdzała, czy ona ma szwy za uszami, czy ona sobie coś podciągała. Ona nic nie podciągała, bo nie musiała, była po prostu filigranowa figurynka w ogóle, jak z chińskiej porcelany. No ale jest taka teraz tendencja i moda. I ja uważam, też nie jestem znowu taka przeciwna temu, że jak ktoś sobie poprawi humor i wygląd, no niech sobie to robi, proszę bardzo. A propos mód, właśnie, teatr jest taką dziedziną sztuki, która no, bardzo mocno przynależy do dnia dzisiejszego. W takim sensie, że oczywiście inspirujemy się i spektakle powstają na podstawie tekstów bardzo często wiekowych, klasycznych, ale jednak mody się zmieniają w teatrze, sposób podawania tekstu, aktorstwo i ja chciałam o to i reżyseria, sposób reżyserowania, rozmawiania z aktorem, aktora z aktorem na scenie. Chciałam o to zapytać, czy Pani, gdyby się pokusić teraz o taki kalejdoskop czy przegląd tych 50 lat na scenie, czy Pani mogłaby wypunktować, powiedzieć, scharakteryzować coś właśnie typowego dla, wspomniała Pani o Erwinie Akserze, który był wielkim erudytą teatralnym, ale w ogóle po prostu znawcą sztuki i bardzo świadomym artystą. Właśnie. A wiemy też, że no właśnie, dzisiaj te spektakle wyglądają inaczej. Teatr współczesny jest mocną taką ostoją teatru literackiego, opartego na bardzo dobrej literaturze i współczesnej, i klasycznej. Niemniej jednak właśnie jak Pani oceniłaby właśnie te zmieniające się mody, aktorstwo wraz z kolegami, jak Pani się funkcjonowało na tej scenie przez te lata? Ja muszę powiedzieć, że mam to szczęście, że jakoś udało mi się żyć w zgodzie z moimi upodobaniami, bo nie wiem, czy ja przepadam za taką nowoczesnością w teatrze. Sama jako widz, jak chodzę do teatru, to lubię bardzo, lubię wspaniały teatr i nowoczesny od strony pokazania, inscenizacji, podejścia do tekstu, jakiegoś nowego grania. Bo też nie można grać tak jak w XIX wieku. Są jeszcze takie aktorki, które tak grają i to mnie razi. Więc ja uważam, że pełno rzeczy mnie intryguje i zachwyca. Natomiast myślę, że jednak jestem bardziej związana z tradycją i jeżeli nawet na chwilę coś mnie zauroczyło do tego stopnia, jak pamiętam, pierwszy raz zobaczyłam Kantora przedstawienie. Boże, jakie to zrobiło na mnie wrażenie. A nikt nie powie, że to nie jest najnowocześniejszy na świecie teatr. Umarła klasa była po prostu arcydziełem. I tam nieważny był tekst od początku do końca. To były strzępy z jego pamięci, z jego wyobraźni i jeszcze zobaczone przez niego jako wielkiego, wspaniałego artystę plastyka.
wszystko tam było inne niż wszędzie. I to zrobiło na mnie ogromne wrażenie. I miałam przez, nie wiem, przez rok czy przez półtora straszną ochotę na to, żeby mi się kiedyś coś takiego zdarzyło, żebym ja mogła też w czymś takim wziąć udział. Ale potem, jak zobaczyłam następne jego przedstawienia, gdzie on musztrował tych swoich aktorów w bardzo podobny sposób. I tam i wielopole, niech strzezną artyści, ci są moje urodziny i tak dalej. Że ja widziałam, że oni to samo mniej więcej grają i myślę sobie, to tak to bym nie chciała. Tylko oni nie co chwilę rodzą się takie spektakle wspaniale, jak ta Umarła klasa. To było jego życie opowiedziane przez niego tak wspaniale. I potem byli tacy, którzy go naśladowali i to już było całkiem niedobre. Był taki, jest, bo dalej tworzy, taki bardzo dobry plastyk Janusz Wiśniewski. I on kilka spektakli bardzo pod wrażeniem kantora zrobił. Ale to opowiadał właściwie życie kantora, nie swoje. Więc mimo, że on był bardzo dobrym plastykiem i on potrafił te swoje postaci bardzo podobnie, wspaniale pokazać, ubrać, narysować, to jednak jeśli idzie o treści, to nie były jego treści, dlatego nie bardzo mi się to podobało. I jak on zrobił u nas w teatrze, bo jakoś chcieliśmy łapać wszystkie nowinki i zaprosił go aktor i on zrobił taki spektakl pod tytułem Walka karnawału z postem. No i udało mu się sklecić jakieś 25 minut tych wszystkich dziwaczów takich, co to chodził ktoś po scenie i cały czas mówił zjadłem śliwki z lodówki. No i to troszkę nie starczało na przedstawienie i na to, żeby ludzie zapłacili za bilet. Więc straszniśmy, go prosili, żeby on to troszkę wydłużył jednak. Więc on tam wymyślał, dopisywał, więc to miejscami było bardzo zabawne i bardzo piękne plastycznie, ale to nie jest to, co mi się najbardziej podoba w teatrze. To nie jest taki teatr, o którym myślę, że żałuję, że nie wzięłam w nim udziału. Nie lubię też takiego momentu, kiedy reżyserzy teraz, jakby to powiedzieć, strasznie wyrywkowo traktują teksty klasyczne. Skaczą po nich, wycinają, wyrzucają, dolepiają, dodają. Nawet wielcy reżyserzy, bo ja za takiego mam Jerzego Jarockiego, świętej pamięci. I jak on do Miłości na Krymie dodawał, w której grałam zresztą we Współczesnym i Mrożek to widział i był zachwycony, ale myśmy tam ani literki mu nie zmienili. Natomiast Jarocki dodał różne rzeczy, już nie mówiąc o tym, że wszystkie śmieszne powyrzucał, bo uważał, że to jest tak poważny utwór, że nie można się tam śmiać. Więc jak Mrożek poszedł na to przedstawienie, nie był na premierze, ja byłam na premierze, i Aksel też był wtedy z Ewą Starowiejską, tylko w przerwie spojrzeliśmy na siebie iśmy nic nie mówili. A potem po kilkunastu dniach, jak przyjechał Mrożek i odbieraliśmy go po teatrze, potem na jakąś kolację i szliśmy. Ja mówię, no Sławek, nic nie mówisz, powiedz. No powiedz jak? Lepiej nie pytaj. Bo on jednak cierpiał, jak mu się wycinało. Jak mu się przeinaczało. On to pomyślał, on nie chciał takich... Tak pilnował tego bardzo. Tak, on bardzo był czuły, był kiedyś ten znany list tak. do Jarockiego z 10 punktami, gdzie on właśnie sobie żył. Który do dzisiaj obowiązuje. Obowiązuje, tak. No ale jak widać po wielu latach Jarocki przestał się liczyć z tym i zrobił po swojemu jednak i tego Lenina razem z jego mowami wkręcił w to, mimo że bardzo to ładnie wymyślił Mrożek, że ten Lenin się nie odzywał tam w naszym przedstawieniu wcale, ale był. Także taki mam stosunek do teatru i właściwie nie żal mi niczego. Troszkę żałuję, że za mało się grało we Współczesnym na Mokotowskiej takiej
przepięknej klasyki, ale to są warunki. To nie jest duża scena, to nie jest głęboka scena. Tam nie można błysnąć inscenizacją, do której tęsknią reżyserzy, bo daje niewielkie możliwości. Tam kulisy są małe. Właściwie i tak troszkę została powiększona przez taki fartuch wysunięty do przodu. Czasem oszukujemy takimi czarnymi kotarami, że tam głębia jest jakaś większa, ale właściwie nie daje wielkich możliwości ta scena. Jest to na pewno wyzwanie dla scenografa każdym razem. Tak, za każdym razem, a potem na tym samym się kończy właściwie. Ja pamiętam, że Jerzy Kreczmar, też wspaniały kierownik literacki naszego teatru, też już nie żyjący, miał wielką ochotę zrobić Antoniusza i Kleopatrę. I niestety zatrzymało go to, że ta scena była za mała. Mówi, to nie może być przedstawienie, żeby na przykład nie stoczyła się po wielkich schodach ta Kleopatra zawinięta w dywan po prostu. Bo jak nie ma takich efektów i nie można ich w jakiś sposób zrobić, to nie warto robić tego. Niech inne teatry większe, które mają lepsze możliwości, to robią. Także czasem mi żal troszkę, że za mało tych rzeczy zagraliśmy. Bo to nawet nie tylko, że ja, ale jakby w teatrze, jak się spojrzy na wydawnictwo, byśmy wydali 60 lat Teatru Współczesnego taką książeczkę, to bardzo tej klasyki nie jest tam za dużo po prostu. No ale też staraliśmy się trzymać czasu obecnego i tych wszystkich nowinek było sporo i było tej współczesności dużo, którą ludzie bardzo lubią i trzeba to szanować. I ja naprawdę teraz jestem szczęśliwa, jak gram w takiej sztuce, która się nazywa Lepiej już było. No właśnie chciałam o to zapytać. Tak. I to jest autorka amerykańska i to tutaj muszę Państwu się przyznać, że sama uważam, że to nie jest najwyższych lotów literatury. Ale ma Pani tutaj okazję mówić Szekspirem. Tak, i tu Wojtek Adamczyk, który jest reżyserem tego spektaklu. Emerytowaną aktorkę, która całe fragmenty mówi na pamięć, ale tak w ogóle, ale to jest bardzo dla ludzi, bo i porusza problem, który jest bliski ludziom, bo los emerytów nigdzie nie jest za wesoły, jak się okazuje, bo i amerykańska autorka napisała o tym. Więc no to, do jakiego stopnia jednak ludzie przychodzą na ten spektakl, to jak się przedstawienie kończy, to za wszystko mi nagradza. Pani tam gra główną rolę. Jest to wspaniała kreacja. Miałam przyjemność oglądać Dzięki. Panią na scenie. Dzięki, zapraszam. W tym i nie tylko w tym spektaklu. W każdym razie jest to faktycznie spektakl, który poprzez uśmiech tak naprawdę powoduje i łzy wzruszenia. I no, zmusza do refleksji, tak. Bo i młodzi się w tym odnajdują, dlatego że no, myślę, że myślimy wtedy czy o naszych rodzicach, tak. Czy o samych sobie za kilka lat. Każdego z nas to czeka, a jest to podane w takiej formie, gdzie można Panią oglądać w swoim żywiole. I jest to też mi bliskie, bo ja o aktorce opowiadam. No więc właśnie, to jest tym ciekawsze. Ja chciałam zapytać, na ile Pani tutaj włożyła w Esmeraldę quip Marty Lipińskiej, której nie miała okazji być może Pani właśnie jeszcze włożyć w inne role, a tutaj mamy aktorkę szekspirowską, która jeszcze no, ma jakieś przygody gangsterskie, tak. Więc jest to postać rozpięta pomiędzy kilkoma żywiołami naraz. Jak Pani właśnie się w tym odnalazła? Ja uważam, że jedną z głównych cech, które powinna posiadać osoba przymierzająca się do zawodu aktorskiego, jest umiejętność obserwacji. Ja bardzo sobie cenię w sobie to, że mam taką zdolność, że widzę czasem więcej rzeczy niż wszyscy dookoła mnie. Po prostu umiem patrzeć, umiem zapamiętać, umiem
docenić różne rzeczy. I napatrzyłam się na cechy różnych moich koleżanek, i tych starszych, i tych młodszych. I potem sama nie wiem kiedy, jak nie wiem, z jakiejś kadzi dobrego i złego, korzystam z tego, jak sobie buduję rolę. Oczywiście staram się zawsze jak najwięcej prawdy w to włożyć. I oczywiście ta prawda pewnie ze mnie płynie, że no, staram się uprawdopodobnić taką postać, nie wymyślić ją całkiem z tych obserwacji, utkać, tylko jednak po prostu przepuścić przez siebie na tyle, żeby była wiarygodna. I to jest bardzo śmieszne, dlatego że właściwie trochę takich osób spotkałam w swoim życiu, takich, które nawet nie wiem, czy są zawiedzione, albo czy mają żal do losu, że to się tak skończyło, że już nie mogą tego zawodu uprawiać, że może się nie spełniły do końca. Nawet nie wiem, czy dużo, bo ja właściwie głównie się spotykałam z koleżankami z mojego teatru, ale jednak, nie będę tu wymieniać nazwisk, ale jednak i w moim teatrze takie osoby spotkałam. Już nie mówiąc o tym, że jak się chodziło częściej kiedyś do telewizji grywać różne poniedziałkowe teatry, to się spotykał, to był najwspanialszy teatr świata, ponieważ tam spotykaliśmy się koledzy z bardzo różnych teatrów i tam myśmy sobie opowiadali, gadali, że tak powiem, poznawało się różne style, bo każdy teatr trochę coś innego ma w sobie, troszkę inne zasady, troszkę inny punkt widzenia, troszkę inną elegancję jak gdyby przedstawia sobą. Więc napatrzył się człowiek na rozmaite rzeczy, już nie mówiąc też o filmie, kiedy też się tak spotykamy, właściwie do tej pory się spotykamy. Ja też sobie podglądam bardzo różnych kolegów. Już nie mówiąc o radiu, kiedy tam też się chodzi, jak my żartujemy, con amore, bo płacą straszne grosze. Długo się tam sterczy w tym radiu i nagrywa, a grosze, no już wstyd powiedzieć nawet za jakie małe pieniądze. Bo to jest wysiłek jednak na tych parę godzin iść do tego mikrofonu, wyczarowywać całe postaci przy pomocy tylko głosu. No ale nic, lubimy właśnie między innymi z tego powodu, że się spotykamy tam. Spotykamy się właśnie z rozmaitymi kolegami, tam sobie opowiadamy, nie śpieszymy się potem wychodząc. Jeszcze tam jest bufecik taki, do którego można zajrzeć na kawkę, jeszcze się nagadać. Najczęściej właśnie są to poniedziałki, które mamy wolne od teatru. No ale teraz też wszędzie opowiadają, że pieniędzy nie ma i nawet tam rzadko chodzimy. No już nie mówiąc o tym, że tych teatrów telewizji to w ogóle jest tyle co nic. I głównie powtórki lecą, żeby jeszcze wybierali te dobre. To by było dobrze, ale takie dziwne wybory. Bardzo dziwne wybory są tych spektakli. No co zrobić? Nie od nas to zależy. Pani Marto, to teraz mam pytanie dotyczące Pani partnerów scenicznych, ale też no jesteśmy teraz we wrześniu, wrzesień poświęcony jest teatrowi, ale ja nie umieszkam zadać kilka pytań dotyczących filmu, proszę. Bo intryguje mnie to. Spotkała się Pani z Tadeuszem Łomnickim, z Andrzejem Łapickim, ze Zbigniewem Cybulskim i z wieloma innymi wspaniałymi aktorami. Jak to jest właśnie, kiedy się partneruje i ma się świadomość, że to jest spotkanie z wielkim aktorem, dwójki wspaniałych, wrażliwych aktorów, którzy mają teraz wyczarować coś właściwie z niczego, we współpracy oczywiście. Myślę, że jest duża różnica pomiędzy aktorem a aktorem na scenie, bo to też jest chyba kwestia i energii jakiejś takiej, kiedy czuje się, że to może być jakieś wyjątkowe spotkanie na scenie. To jest tak, jak się jest młodym, to się jest, nie chcę powiedzieć nieładnie, na tyle głupim, że człowiek nie docenia tego, na przykład, że gra obok Tadeusza Łomnickiego, bo
Tadzio grał Solonego w Trzech Siostrach. To była mała rola i mnie się zdawało, że ja grając Iwinę, jedną z trzech sióstr, to mam wspaniałą rolę, a Tadzio Łomnicki grał taką malutką. On z tego zrobił majstersztyk. On z tego zrobił cacko po prostu, no ale to jest domena wielkich. I nie miałam wtedy świadomości tego, że bądź szczęśliwa, że widzisz, jak ktoś taki jak Łomnicki zbudował taką rulkę malutką. Patrz na to. To znaczy miałam w sobie taką mądrość, że podglądałam i patrzyłam, jak buduje rolę Zosia Mrozowska, że jak buduje rolę Halina Mikołajska. Ona akurat bardzo się męczyła z tą Olgą. Nie wiem, dlaczego tak jej to trudno przychodziło i mordował ją akcer. I ja wtedy myślałam sobie, oj dobrze, że on ją morduje, to mnie nie widzi. Że ja wtedy mogę sobie poszaleć i tam swoje propozycje nie zawsze mądre spełniać. No i nie zawsze się ma świadomość tego. Po prostu to są koledzy. Taką atencję z wiekiem się nabiera i dojrzewa się i się mądrzeje na tyle, że zaczyna się to szanować. Zaczyna się szanować i inaczej się człowiek zachowuje. Z tym, że ja teraz jak sobie patrzę na młodych, to nie zawsze. Przepraszam, bo pani powiedziała, że inaczej się człowiek zachowuje. Czyli tak. Czyli co, przygląda się, zadaje się pytania, rozmawia się za kulisami, prosi się o radę. Nie. To nawet nie tak. To nawet nie tak, tylko po prostu no, więcej szacunku się ma dla takich osób i się ten szacunek objawia poprzez, nie wiem, cokolwiek, jakieś drobne życiowe, że tak powiem, gesty i to wszystko się liczy. Ale głównie jednak to wszystko polega na podglądaniu. Na podglądaniu tego warsztatu, bo to jest strasznie ważne i zapamiętywaniu uwag na przykład. Ja pamiętam, jak zaraz po tej szkole, której profesorką moją była Halina Mikołajska, spotkałyśmy się w czasie prób nawet już w maju, bo Akser mnie zaprosił już w maju na próby trzech sióstr, a dopiero w czerwcu broniłam swojej pracy magisterskiej. I ja pamiętałam różne rzeczy, których ona mnie uczyła w szkole, a potem nagleśmy się spotykały jako aktorki, jako koleżanki. Zresztą ona bardzo szybko wyrównała tę nierówność naszą i pozwoliła się nazywać po imieniu i po prostu mówi, teraz jesteś moją koleżanką. I po prostu nie było barier żadnych, ale to ona była taka, a był pan Borowski, pan Henryk, któremu nigdy nie ośmieliłabym się powiedzieć Heniu, cześć, tylko to był pan Henryk, cudowny, starszy pan aktor. Był pan Kazimierz Opaliński, wspaniały aktor, który grał Czebutykina, wspaniały aktor. I też był pan Kazimierz, to bardzośmy się lubili, ale to zawsze był pan Kazimierz. A czy teraz tak jest? Myślę, że może jest, że może jest. To śmieszne, ale mój Boże, jak to wszystko przeleciało szybko. Przyszłam, byłam najmłodsza. A teraz jestem najstarsza w teatrze, wyobraźcie sobie Państwo. Jestem nestorka i widzę, że ci młodzi to troszkę tak onieśmieleni się czują czasem w mojej obecności. To znaczy w tym małym bufeciku, w którym się spotykamy czasem, na króciutko choćby, to już się zastanawiają, czy mogą tak swobodnie rozmawiać, nie powiem jakimi słowami rzucając, które są w tej chwili tak na użytek dnia powszedniego, jak przecinek i kropka. No niestety, takie się czasy zrobiły. Ale ja widzę, że jednak przy mnie, bo ja tak się nie zachowuję, to już przyuważyli i troszkę się z tym liczą. Troszkę się z tym liczą. No i dobrze, bardzo dobrze. Ja nie jestem świętoszkiem. Ja uważam, że czasem trzeba użyć do dosadnego słowa, żeby, nie wiem, coś podkreślić, bo ono jest czasem potrzebne, ale z rzadka. Jednak to nie może być używane tak, jak no,
dzień dobry i do widzenia, bo to mnie razi niestety, to mnie razi. Ale na przykład, nie wiem, ja mam taki charakter, że ja się wstydzę robić uwagi. Ja się wstydzę. Czasem spojrzę, może jestem wyrazista w spojrzeniu. Czasem spojrzę tak, że im troszkę w pięty idzie i może już na drugi dzień tak się nie zachowują. Ale czasem jak się tak zapędzą w opowieściach rozmaitych, to jednak czy jestem w bufeciku, czy na korytarzu Teatru Współczesnego, czy na przykład na ulicy i wychodzą ci z meczu jakiegoś, to niewielka różnica jest. Tak, tak, a proszę, niestety. A proszę powiedzieć, powiedziała pani wcześniej, że nie, że nosiła się z taką myślą, czy pod wpływem zachwytu sztuki Tadeusza Kantora chciała przez chwilę pani wziąć udział w tym eksperymencie artystycznym, po czym zorientowała się, że jednak to nie jest ten rodzaj kontaktu z reżyserem. Wobec tego, jaki sposób jest pani bliski rozmowy z reżyserem podczas pracy nad spektaklem? Ja jestem na tyle otwarta, że każdy sposób jest dla mnie dobry. Ja na przykład przez to, że mam syna, który studiował w szkole filmowej i córka, która studiowała na Akademii Sztuk Pięknych, więc jakby mam bardzo duże zrozumienie dla młodzieży. I ja nie jestem ta, która pierwsza rzuca kamieniem albo krytykuje strasznie młodych i tak dalej. Mam w sobie dużo takiej wielkoduszności i zrozumienia. I dlatego na przykład jak się do mnie zwracali jacyś koledzy Michała z filmówki łódzkiej, żebym zagrała w ich etiudach filmowych, to mimo wysiłku, który mnie to kosztowało, gdzieś jechać do Łodzi na nie wiem, na 3 godziny i potem wracać na spektakl i tak dalej, to ja się godziłam to robić. No i wtedy oczywiście z takim młodym człowiekiem, młodym reżyserem, wdawałam się w jakąś przygodę i w rozmowę. No i byłam ciekawa, ja chciałam poznawać, jak to jest, jak on myśli, jak on, nie wiem, nawet mną pokieruje, ja przecież nie wiem wszystkiego, nie zjadłam wszystkich rozumów, więc myślę, że byłam bardzo otwarta. I cieszyłam się w środku strasznie, jak on był zadowolony, mówi tak, pani Marto, o to mi chodziło, czy coś takiego. No i tak myślę, że znajdowałam porozumienie i poddawałam się nawet czasem jakimś takim, co mi się wydawało, że to jest głupie, co oni proponują, ale może coś w tym jest, może to tak trzeba, może młodzi teraz to tak widzą. Po czym, jak mi pokazywali rezultat, jak mnie zapraszali na ten filmik, gdzieś tam był pokaz, nie wiem, w dokumencie w Warszawie, ja się patrzę. Co on z tego zrobił? Powycinał, pokleił. I ja mówię, jak to? Mówię, dlaczego to tak? Ja mówię, bo pan profesor mi tak kazał. Okazuje się, że wkroczył strasznie opiekun jego roku i opiekun jego dyplomu i tak mu poradził i on się z tym pogodził, no bo co on miał walczyć z profesorem? Takich silnych to tam młodych nie ma strasznie. I on to tak zrobił. I 2 razy mi się już coś takiego zdarzyło. I teraz znowu dziewczyna poprosiła mnie o taki... To są naprawdę dobre uczynki, bo oni w ogóle biedacy nie mają pieniędzy. Człowiek czasem pracuje, oddaje wszystkie wolne chwile, żeby tam u nich to zrobić. Bo znowu zobaczyłam, że ona ma jakiś pomysł, podobała mi się. Ona zresztą teraz dostała nagrodę. Nie wiem, może się już wyzwoliła z tych wpływów, które były niedobre. Bo dostała w Sundance nagrodę za swój film. Jakiś, nie wiem, rok temu, bo mnie zapraszała, że chce mi to pokazać. Natomiast ten, co robiła, znowu było coś takiego, że mi się strasznie spodobał ten scenariusz, który mi przysłała. I tam się znowu zdarzyła rzecz niebywała. Bo przyszła na zdjęcia, rzecz się działa w szpitalu gdzieś położniczym. Ona taką opowieść wymyśliła i kręciliśmy to w jakiś taki dzień bardzo pusty, wolny, w niedzielę chyba i to późnym wieczorem na Madalińskiego, tam u Hazana
świętej rodziny w tym szpitalu. No, aleśmy na chapaluszkę chodzili, żeby nie przeszkadzać i tak dalej. I tam mi się podobało różne rzeczy. Aby ja się nagle patrzę, a tam przyszła ona na ten plan z mamusią. Przyszła z mamusią i ta mamusia co chwilę po to coś jej do ucha mówiła. Ale no dobrze. I coś zaczynała zmieniać. I raz, i drugi, i trzeci. I jest myślę, Matko Święta, dlaczego? Dlaczego to się tak dzieje? Pytam ją, dlaczego to zmieniamy? Nie no, mama mi tak radziła. Ja mówię, ale co, mama jest reżyserem? Nie, mama też studiuje. Myślę, że mama też studiuje. Nie wiem, czy rok wyżej, czy rok niżej. Też miała jakieś straszne ambicje reżyserskie. No i potem też była taka sytuacja, że ona zaprosiła, pamiętam nawet to było w Ujazdowskim i pokazała ten filmik, zupełnie co innego wyszło niż to był ten scenariusz. Ale jakoś na szczęście może się oderwała od mamusi, bo dostała na nagrodę na Sundance. Więc może rzeczywiście jest zdolna dziewczyna i się nie podda. No ale w każdym razie chciałam, opowiadając różne anegdotki, powiedzieć, że jestem otwarta. Ja myślę, że słucham wszystkich uwag i po prostu uważam, że zawsze można z czegoś skorzystać. Można się z wieloma rzeczami nie zgodzić, ale mieć swoje widzenie, trzeba go bronić, ale jestem otwarta. Jestem otwarta i chciałabym nawet jeszcze, mimo że jestem starszą panią i już nie bardzo chętnie się zabieram w różne projekty, żeby mnie ktoś jeszcze jednak zachwycił, zaskoczył, żeby coś mi takiego zaproponował, żebym otworzyła paszczę i bardzo chciała w tym brać udział i poświęciła się nawet, bo no po prostu rajcuje mnie to i muszę powiedzieć, że jak idę do teatru albo do kina i widzę taką rolę wspaniałą jakiejś koleżanki albo kolegi, to żyć mi się chce. Chce mi się żyć, jeszcze tworzyć, jeszcze coś robić, bo po prostu nie ma większej przykrości, jak idę na nieudane przedstawienie. Nie ma większej przykrości dla mnie. I dlatego na przykład bardzo czekam na przykład na nowe przedstawienie Lupy, który niedługo będzie. To, co ja zobaczyłam, co on na spotkaniach ostatnich przywiózł z Wrocławia. Proces kawki. To będzie proces z kawki 15 listopada. Chociaż u nas też był proces i grał Borys Szyc bardzo dobrze, Józefa K. I było dobre przedstawienie, ale ciekawa jestem, co on wymyśli. Bardzo jestem ciekawa, bo uważam, że on kilka razy mnie tak zaskoczył i tak mi się podobało to, co robi, że po prostu po kalkwerku to zalewitowałam. Takie to było wspaniałe. Tak samo to, co przywiózł, to Wycinka się nazywało chyba, prawda? Przywiózł z Wrocławia takie przedstawienie na spotkania teatralne. No wspaniałe. I to no, zupełnie myślę inaczej pracuje. Pewnie jest harpagonem okropnym podobno. Tam czasu nie liczy, w ogóle wyciska wszystkie poty z aktorów. No ale to warto. Warto czasem, bo potem są wspaniałe rezultaty. Chociaż nie wszystko mi się podoba. Nie wszystko mi się podoba, bo ta opowieść jego o Marilyn Monroe z Korzeniak dramatycznym nie podobała mi się. Bo po prostu jak on korzysta z dobrej literatury, się jej poddaje, to robi dobry teatr, a jak sam chce wymyślić, to nie bardzo. No tak bywa, tak bywa. Ja widziałam ten spektakl. Uważam, że Sandra Korzeniak zrobiła tam wspaniałą, no zagrała wspaniale, ale nie będziemy tutaj polemizować spektakl, bo to są gusta. Natomiast uważam, że Sandra tam zrobiła ogromną rolę. Ona robiła co mogła, natomiast ja uważam, że ten przekaz jego, to co on chciał opowiedzieć o tej Marilyn, to nie było ani prawdziwe, ani odkrywcze. No nie, to po prostu nie była dobra literatura, moim zdaniem, ale oczywiście, że mogę. Może bardziej chciał opowiedzieć o sobie. O sobie może, ale dlaczego przy pomocy takiej cudnej kobietki? To trzeba by zaprosić tutaj może pana Krystiana. Kto wie, może kiedyś do nas dotrze.
Pani Marto, no nie byłoby tego, mam oczywiście jeszcze mnóstwo pytań w głowie, które mi się nasuwają. To może tak, po kolei. Erwin Akser, Wojtek Adamczyk, jest też Maciej Englert. Po drodze, tak. Po drodze. Jak pewnie zadawano to pytanie już pani wielokrotnie, ale ja bym chciała usłyszeć odpowiedź tutaj. Jak właśnie się pracuje, wiem to z doświadczenia, że to nie jest łatwe, łatwe tak. Z autopsji. Jak się pani pracuje z mężem jako z reżyserem? Jako reżyserem. To znaczy, ja myślę, że mąż twierdzi, że jestem uparta. Ja twierdzę, że on jest uparty. I jak bardzo mamy skonkretyzowane wizje swoich robót, bo ja muszę powiedzieć, że podziwiam go i będę go podziwiała zawsze jako reżysera. Po prostu to, jak on czyta sztukę na początku, jak on ją widzi, to budzi mój zachwyt, że on to ogarnia. Bo ja jestem typową aktorką. Ja czytam, nawet jak sobie od razu upatrzę rolę, to już za nią jadę i strasznie mi działa na wyobraźnię i ją czytam. A nawet jak czytam tylko bezinteresownie, bo po prostu utwór czytam, to też jednak mam takie skażenie jednak zawodowe, że czytam postacią. Postacią, tam, postaciami, czasem kilkoma. I jak mam takie bardzo skonkretyzowane pomysły na temat roli, którą mi zaproponował i zaczynamy ją próbować, no to wściekam się okropnie w środku, jak on mówi, nie, nie, to jest zupełnie inaczej. I ja już go nazwałam nawet panem odwrotnym, bo on, jak ja coś powiem, to on mówi, nie, nie, to jest odwrotnie. Więc, ale już na tyle mądra jestem, że myślę sobie, spokojnie, spokojnie. Trzeba to przetrzymać, trzeba jednak rozgryźć to na tysiąc kawałków i może dojdziemy do jakiegoś. No właśnie, bo to może tak jest, tak. Że państwo dochodzicie do podobnych wniosków, tak. Ale innymi drogami. Tak, więc ja już teraz umiem, dawniej po prostu bywało, że zawirowałam, nie wiem, albo wyszłam na chwilę się uspokoić, albo się rozpłakałam, jak mnie na przykład dokuczył, bo przecież bywa tak, że tak powie ostro, że to jest niedobre, co ja wymyśliłam, że ja się popłakałam. Ale najczęściej jednak no, na tyle dążymy do czegoś dobrego razem i ja myślę, że na tyle, na ile ja szanuję jego robotę, jego uczciwość w tej robocie, bo to jest, on naprawdę daje z siebie wszystko, nawet teraz w tej chwili. Myślę, że mają próbę i tam okropnie się męczą, bo robią Psie z serce według Błuchakowa. Premiera będzie w połowie października. Strasznie to jest ciężki utwór do zrobienia. I myślę, że strasznie pracują. I on po prostu szanuje go za to. Szanuje go za to i szanuje go też za to, że będąc dyrektorem teatru, nigdy mnie nie wepchnął na niewłaściwą drogę. To znaczy nigdy nie pozwolił na to, żebym grała nie to, co jest dla mnie, nie to, co trzeba. Nigdy nie szukał specjalnie dla mnie rzeczy do grania, tylko raczej jak już się zdarzyła taka sztuka, w której widział, że w optymalnej obsadzie jest dla mnie miejsce, to grałam. A jak tego nie było, to nie grałam. I po prostu jest fajnie, bo mamy porozumienie, chociaż skłamałabym, gdybym powiedziała, że jest lekko. Jest czasem niedobrze, jak się takie rzeczy przenosi do domu, bo ja bym nie chciała milczeć w czasie obiadu. A czasem no, nie można się przemóc. Nie można się przemóc i trzeba, nie wiem, dwóch dni albo, nie wiem, jednego wieczoru, żeby to przetrawić. W końcu jakoś spokojnie powiedzieć, słuchaj, a może tak i tak jest, i może tak jest. No i może coś do niego dociera i do mnie dociera. No nie jest łatwo. To nie jest reżyser, który zachwyca się wszystkim, co ja robię.
Nie, to nie jest, w ogóle muszę powiedzieć, że Maciej bardzo rzadko się zachwyca. On czasem miewa takie chwile, kiedy coś go rozbawi bardzo, coś doceni, ale w ogóle to jest taki krytyczny bardzo, co nie wpływa dobrze na pracę aktorów. I ja stale mu tłumaczę, słuchaj, święta zasada, kij i marchewka, więcej marchewki, błagam cię, bo to nas rozwija, to nam daje takiego szwungu dużo. Nawet jak człowiek głupio próbuje, jak nawet coś tam wymyśla od czapy i to nie jest dobre, pozwól na to, potem się powybiera te dobre rzeczy, a pledy odrzuci. Więc on już to zrozumiał, on coś tam zawsze się oburza i protestuje, ale ja wiem, tak jak z moimi dziećmi, że tam jednym uchem wpada, drugim wypada, ale coś zostaje zawsze. Więc czy ja wiem, czy to jest dobry układ? Nie wiem, nie jestem pewna, czy tak jest dobrze. Na przykład młodej aktorce, która jest u nas w teatrze, poradziłam, przyszła poradę do mnie. Ma bardzo zdolnego chłopaka, teraz już męża, w innym teatrze. I ja zapytałam, pani Marto, czy, bo ja wiem, że dyrektor szuka jakichś młodych aktorów, czy myśli pani, że byłoby dobrze dla nas, że ten, bardzo często, to jest jeszcze bardzo dobra sytuacja taka, że mój mąż jest reżyserem i dyrektorem, to jeszcze jest troszkę inaczej, ale jak się spotyka para aktorska w tym samym teatrze, to naprawdę nie jest dobrze, bo on, nie wiem, coś by starał się bronić jej pozycji, coś by chciał dla niej więcej, może nie podobało mu się, gdyby była krytykowana, albo byłby jakiś mecz między nimi, przecież to też jest ludzkie, prawda? Jest bardzo małe środowisko, a jeszcze zamknięcie ludzi w teatrze, gdzie emocje buzują. Więc ja jej poradziłam, żeby jednak nie, posłuchała mnie i bardzo byłam mi wdzięczna potem, bo on sobie rzeczywiście bardzo dobrze radzi i robi karierę, że tak powiem, gdzie indziej. Ja mówię, popatrz, tak jak widzisz tutaj, co on by grał przez ten czas, kiedy chciałaś, żeby on tu przyszedł. Nie byłoby dla niego, a ty grasz i to, i to, i tamto, byłoby niemiło w domu. Więc to tak jest, że czasem takie rzeczy nie sprawdzają się. Trudne. To jest trudny zawód w ogóle. Ja bardzo jestem szczęśliwa, że moje dzieci poszły. Są z nami, są, że tak powiem, artystyczne, ale mamy o czym pogadać w niedzielę przy obiedzie, ale jednak każdy sobie tka swoją serwetkę i nie są aktorami. Chociaż ja uważam, oczywiście mówię tu jako zakochana matka, że oboje są wspaniałymi aktorami, bo czasem jak mi coś opowiadają i zagrają kogoś, bo to też jest, widzę, to jest umiejętność obserwacji. Jak oni coś mi pokażą, no to ja pękam ze śmiechu, po prostu tak potrafią złapać jakąś taką cechę charakterystyczną. No, Michał mnie w ogóle nabiera tak jak nikt. On potrafi przez telefon tak mnie oszukać, dzwoniąc jak jakaś pani Zosia. Zmienia głos, całą rozmowę ze mną prowadzi i dopiero się pod koniec przyznaje. Mama, no co ty, uwierzyłaś? Uwierzyłam. No dobrze, a jak to jest być beznadziejnie zakochaną Elizą, która ciągle słyszy na słowa kocham cię, tak. Kocham pana, panie sługu, cicho. Tak, tak. Tyle lat pani to powtarzała i tyle lat pani to słyszała. Tak, tak, tak. Nawet ja teraz nawet jeszcze już mamy jakby nawet zanotowane w swoim kalendarium propozycje właśnie wyjazdu na takie spotkanie. Chcą strasznie, żebyśmy przyjechali i trochę im poczytali tych naszych dialogów. No, nie wiem, czy będzie taka sytuacja w teatrze, że będę mogła, bo dosyć dużo będziemy grali chyba.
A ja troszkę nie mam siły jednak gdzieś dojechać do dalekiego miasta. Jeszcze teraz jak się nasłuchałam o tych wszystkich pociągach, tyle się dzieje złego. No ale to człowiek tam czekają. Się boi. Proszę? Tam czekają na panią. No tak, ale to jest wysiłek jednak dla starszej pani. Zresztą Krzyś też już nie ma takiej siły jak kiedyś mieliśmy. On też widzę, że już lubi zostać w domku, siedzieć w fotelu swoim ulubionym. No tak, tak to jest, no. Mnie bardzo dużo kosztuje wysiłku jednak ta rola, bo oczywiście nie schodzę ze sceny przez pełne dwa akty. Także bardzo lubię to grać, ale to jest dla mnie wysiłek. Także jak tak trzy razy pogram, to potem te trzy dni, co mam wolne, to chętnie sobie odpoczywam. Zwłaszcza, że tam pewnie się trafiają jakieś inne rzeczy też po drodze. Także niechętnie na razie zanotowałam te propozycje. Poza tym podpisałam już umowę na kontynuację tych dziewczyn z Lwowa. Będzie tak, będzie, nie mówiąc o tym, że już mam w czasie tego lata nagrane bardzo wiele odcinków. Teraz Państwo będziecie w tę niedzielę to oglądali. Bardzo śmiesznie mi napisali, bo muszę tutaj wyznać tajemnicę pewną, że będę miała romans z panem Henrykiem. Tak, a to bardzo miły romans, bo to jest bardzo miły aktor, pan Dziędziel, bardzo miły. Więc taki dziwny romans, ale w każdym razie tak się rozwija cała moja historia. No i oni, ponieważ to jest oglądane bardzo chętnie, chyba jest dobrze zrobione, bo to jest, ci sami piszą to, którzy pisali Rancho i reżyseruje też Adamczyk. Wobec tego to jest dobrze zrobione i to taki aktualny temat mnie się wydaje, i bo wobec tego oni się zasekurowali, ci producenci, i już podpisali umowę na tak zwaną trzecią transzę. Więc znowu wakacje, będę musiała troszkę sprzedać urlopu na to, żeby to kręcić. To też jest wysiłek dla mnie duży, bo oni wtedy po 12-13 godzin wymagają od człowieka pracy na planie. No ale jak jest lubiane i miłe, to warto robić. No właśnie, trzeba mieć siły. No jakoś, nie wiem, Pan Bóg litościwy i jakoś tam się nie poddaje. No chociaż tu mi strzyka, tu mnie boli, tu tam coś tego, kurcz łapie jakiś, jak za długo stoję. No ale są no ja słyszałam pastylki. Z pierwszej ręki od aktora, który ma przyjemność i zaszczyt z Panią grać, Sebastiana Świerszcza, i partnerować Pani w spektaklu Lepiej Już Było, że bardzo często zaskakiwała Pani swoją energią, kiedy wchodziła na scenę, wydawało się wszystkim, że po prostu nic innego nie istnieje. No bo tak i ma jest. Pani niespożyte pokłady energii, a oni już nie dawali rady na próbach na przykład. Na próbach, tak, tak. Ja, bo i tak, jak już pracuję, to nie umiem tak na pół i na ciepło. Ja już jak się oddaję sprawie, to już tak powiem, całą duszą. Kobieta namiętna. To jedna z tych fantastycznych ról Pani Marty, prawda? Pani Marto, ja wiem, czuję już, że publiczność też chciałaby porozmawiać, więc może oddaję głos Państwu. Tutaj są mikrofony. Proszę pytać. Może Panie Marku, zapalmy troszeczkę światła. Poproszę. I ja podejdę z mikrofonem, proszę podnosić rękę, jeżeli ktoś ma ochotę zadawać pytania. Raz, dwa, trzy, działa mikrofon. Proszę, czy są jakieś pytania? Właściwie tyle nagadałam się, że już wszystko opowiedziałam. Nie wierzę. Myślę, że jeszcze można. O, proszę. W jaki sposób jest nagrywany serial Dziewczyny z Lwowa? Jaki był sposób nagrywany? Nie bardzo rozumiem pytania. To znaczy, tak jak każdy film. No, jak każdy film. Może pyta Pan, czy był we Lwowie grany, tak? Tak.
O nie, to tak, muszę powiedzieć, zdradzić pewne sekrety, że tak powiem, produkcyjne. Oni tylko wysłali operatora do takich ogólnych planów kilku, żeby z, nie wiem, czy z jakiegoś kranu, czy z drona zrobić ogólny widok Lwowa. Natomiast bardzo to jest kosztowna rzecz dla ekipy, wyjazd do Lwowa, i wobec tego oni fotografowali te uliczki niektóre, które udawały lwowskie uliczki w Przemyślu. Że powiedzieli, że to znaleźli tam takie miejsca, które są bardzo podobne. To tak jak ja w Nadniemnem grałam i ten Niemen Bóg udawał. I Bóg bardzo się ładnie spisał. Był pięknym Niemnem, że aż hej. Tak. Tak. Więc tak się, tak to wygląda od strony technicznej, że zawsze ekipa no, szuka oszczędności i wtedy no, musi sobie radzić, i ten Przemyśl podobno bardzo dobrze zagrał Lwów. A wnętrza, jak to wnętrza, wynajmowali różne mieszkania, pourządzali, jedne na sposób ukraiński, lwowski. Ja muszę powiedzieć, że serce mi się kroi, jak mówię, że Lwów jest ukraiński, bo ja z tych stron. No właśnie, to ja jeszcze, proszę Państwa, jak Państwo nie chcą, to ja jeszcze tutaj sobie pozwolę. Dwa pytania. Tak. Pierwsze, no właśnie, Borysław. Pani się urodziła w Borysławiu. Tak, tak. Który właściwie teraz we Lwowie, ale byłam chrzczona w Borysławiu, więc już tak w papierach zostało, bo to parę dni we Lwowie, potem w Borysławiu, potem znowu we Lwowie, jak to w czasie wojny. Czy ma Pani sentyment do tamtych miejsc, do tamtego miejsca? Nie, ponieważ ja nic nie pamiętam. Wszystko to żyło najwyżej w opowieści mojej mamy i mojej babci. I ja po prostu kochałam to, co one kochały. A one to kochały tak bardzo, że nigdy nie pojechały tego zobaczyć po wojnie. A Pani? Też nie. Też nie. Po prostu tak mnie zakodowały. Uznały, że to jest tak nie ich, tak zniszczone, tak no to co by mogło zostać, to może by ocalało, ale podobno to jest w ogóle już nie to i po prostu nie przeżyłyby tego. Lepiej pozostawić w pamięci tak. A drugie pytanie, chciałam zapytać o Cybulskiego. Zagraliście Państwo wspaniale w Salcie. Salto to jest jeden z ważniejszych dla mnie polskich filmów. Wspaniała polska szkoła, niezwykłego, symbolicznego kina, też głębokiego, poetyckiego. Jak Pani się grało? Jakim był partnerem Zbigniew Cybulski? Tak, i tu właśnie można dotknąć tego, jak Pani pytała przedtem, przed chwilą, jak to jest, jak się obcuje z takim wspaniałym aktorem, jak się to przeżywa. No więc, kiedy właśnie graliśmy razem, to nie myśli się o tym po prostu. Graliśmy, mamy do zagrania postaci, bardzo dobre były nasze układy, takie koleżeńskie. Zbyszek, który był bardzo taki żywiołowy i śmieszny i na początku taki był wpatrzony we mnie bardzo, ale ja byłam młodą mężatką i w ogóle ani mi w głowie były żadne romanse, więc on to szybko zrozumiał i się uspokoił, ale na początku było tak śmiesznie, że on jednak i był zazdrosny o mnie i pamiętam, że jak wyjeżdżałam w trakcie zdjęć z teatrem do Jugosławii, to mi takiego misia dużego kupił, żeby mnie pilnował. No i ja miałam kłopot z tym misiem, bo wszędzie rzeczywiście bałam się go zostawić, bo uważałam, że on mnie pilnuje i musiałam z tym misiem krążyć. Celnicy wszyscy myśleli, że on jest naładowany nie wiem czym, więc strasznie go wymiętolili za każdym razem i ja miałam straszny kłopot. Potem jeszcze moje dzieci się bawiły tym misiem i rzeczywiście bardzo długo go miałam. A on mówił na mnie starenia i bardzo był śmieszny i miły w robocie, chociaż był
niebywałym szalawiłą. On tak balował co wieczór. On tak urokliwy zresztą. To wszystko jest opisane w różnych książkach o nim, że po prostu nadążyć za nim było bardzo trudno. A potem jeszcze byliśmy w Szwecji z Wajdą na takim festiwalu filmu polskiego i on tam też bawił się i szalał, ale okazało się, że kochał inną szansę Starenię, bo do niej wydzwaniał co wieczór, a myśmy pieniędzy nie mieli. Jak ja nagle usłyszałam, że on Starenia mówi do telefonu, myślę sobie, może on do mnie dzwoni, a ja przecież jestem obok. Więc zapukałam i mówię, słuchaj, jestem tutaj. Nie ty, nie ty. I wydzwaniał do tej Starenii, którą kochał nad życie, a potem nie mógł się wykupić z tego hotelu. A myśmy te swoje grosiki wydali. No i tu Bóg mu przyszedł z pomocą, dlatego że zaproponował mu reżyser szwedzki film. I mu pożyczył pieniądze. To się Kochać się nazywało. Nie wiem, czy kojarzycie Państwo, taki był film i on tam grał. Więc na szczęście miał tak to by mnie wpuścili chyba z hotelu. Bo strasznie się natelefonował dużo do Stareni. Rozkoszny był, dobry człowiek. On natychmiast rozdawał wszystko, co miał. Z tym, że miał mnóstwo też natręstw takich swoich, to, że on stale czegoś szukał, stale coś udeptywał na ziemi, stale chodził z tą swoją menażką z czasów wojny. Niesłychany był. Była taka osobowość wielka i w końcu straszny żal miał do Andrzeja Wajdy, że on nie myśli o tym po Popiele i Diamencie, żeby następny film z nim robić. I pamiętam, jak właśnie powiedział mu na lotnisku, już jak żeśmy się żegnali po tym wyjeździe do Szwecji, rozjeżdżaliśmy się do swoich domów i on tak stanął, popatrzył na Andrzeja i powiedział: jeszcze za mną zatęsknisz. I to było strasznie smutne i takie znaczące. Ale nie zagrał już potem nic w żadnym filmie Andrzeja. To jest tak jak, to jest tak, czy ja wiem, każda ma jakieś plusy, minusy, każda ma taki jakiś moment, który wspominam bardzo czule, ale przyjemności dużo mi przynosi teraz moja Michałowa. Zdawało mi się, że przecież to jest, nie jest żadna główna rola, co prawda jak już 10 lat jest grana, no to tego, ale myślę, że też tam jakąś taką prawdę uzyskałam i coś takiego tam gram dla ludzi bardzo potrzebnego i bardzo to ludzie lubią, więc też mi to sprawia przyjemność. Ale oczywiście inaczej mi się pracowało z Tadziem Konwickim w Salcie, kiedy to była główna rola i to było, może tak bardzo tego nie rozumiałam, jak to teraz rozumiem, ale wiedziałam, że biorę udział w czymś wspaniałym, że to jest jakieś inne niż wszystko, że to jest jakiś film niezwykły, niecodzienny. A mój syn, który studiował w szkole filmowej, mówił: mamuś, czy ty wiesz, że to jest, jak oni nazywają te filmy teraz, które im się tak strasznie podobają? Mówi, myśmy, bo on, duża biblioteka jest filmowa w szkole filmowej i myśmy prosili, żeby nam raz w tygodniu przynajmniej Salto puszczali, tak? Więc oni tak z zachwytem to oglądali. A ja też teraz niedawno zrobili to taką wersję nową i poprawioną, odnowili bardzo i w Ninie tam pokazywali i zaprosili mnie na ten pokaz. Rzeczywiście to wygląda wspaniale od strony technicznej, ten film teraz poprawiony. A zdjęcia robił Kurt Weber, świetne, cudowne. I to jest rzeczywiście wspaniały film. I teraz znowu przeczytałam, że we wspomnieniu o Głowackim napisał Krzysztof Warga właściwie, że ten taniec chocholi taki, który na koniec filmu się odbywa, to jest
jedna z takich niewielu rzeczy, które się w filmie zapamięta i się zdarzyły. I to jest tak, jak film Głowackiego Trzeba zabić tę miłość, który też jest niepowtarzalny, i Rejs, który po prostu się już nie zdarzy. Bo ten finał w Salcie jest porażający. Tak, tak. To jest, coś takiego wymyślili. Zresztą Kilar napisał muzykę. Wszyscy się tam już spotkali. Mój teraz 24 września, czy 14 września z okazji urodzin Wojciecha Kilara będzie takie wielkie święto w Katowicach. Wielki koncert jego muzyki. Tak, wspaniały był. Wspaniały był i się bardzo rozumieli, wiedzieli o co chodzi. Zresztą Kilar też z Wajdą bardzo dobrze się rozumiał i cudownie pisał dla niego. Więc Salto na pewno tak pamiętam. Tak samo jak bardzo kochałam Nad Niemnem. To jednak po prostu takie, tak. I znowu taką inną rolę grałam, bo tak sobie wymyśliłam strasznie, jaką afektowaną tą moją Emilię. I też chyba jakąś taką znalazłam w niej prawdę, gdzie też ludzie śmiali się zawsze, jak tylko o Globusie pomyśleli. Więc. Ja jeszcze była Lalka. I Lalka była, tak, pani Stawska, tak. Więc każdy z tych filmów mi przynosił jakąś satysfakcję. Spotkanie z fajnymi ludźmi, z bardzo fajnymi, bo właśnie w Lalce się zaprzyjaźniłam z Broniem Pawlikiem, który grał Rzeckiego, i myśmy jeździli do Warszawy na przedstawienia po zdjęciach. Jednym samochodem i wtedy te różne rozmowy i tak dalej. Tam wtedy też bardzo się zakolegowałam z Jurkiem Kamasem. To też były bardzo, bardzo miłe chwile. Tak samo jak z Zakrzeńskim właśnie w Nad Niemnem. Cóż to za uroczy partner był i jaki to był miły kolega. Zresztą myśmy w tak pięknym miejscu to kręcili, ten Dworek Polski, taki piękny i taki, pamiętam, lato było śliczne i po prostu same dobre wspomnienia. Wtedy się jeszcze nie robiło tak filmów jak teraz, że stoi właściwie z biczem ten producent i żeby jak najwięcej, 12 godzin. Człowiek już czasem nie wie jak się nazywa, a jeszcze trzeba coś nakręcić, jeszcze jedną scenę. A wtedy nie wiem, do jakiejś 16 były zdjęcia i koniec. I film się kręciło przez, nie wiem, przez 3 miesiące, a teraz 35 dni skończony film. Także kapitalizm wkroczył w nasze życie też i nie wiem, czy go kochamy. Raczej nie, tak, rzeczywiście, raczej nie, no ale wydaje się, że nie ma rady. Czy jeszcze jakieś pytania?